Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Żarłok. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku próbuję pożerać cały świat. W wielkim teście polskiego pieczywa w kolejnej części, w której na warsztat bierzemy Kaufland. I dzisiaj kolejne 5 wypieków z tegoż oto dyskontu. Zaczynamy od 2 jakże podobnych i równie zachęcających zdrowotnością chlebów. Czyli chleb wieloziarnisty mieszany, a także chleb fitness, po prostu fitness, oba napakowane ziarnami. Ten wieloziarnisty, a ten fitness nawet nie pamiętam z jakiej mąki, gdyż Kaufland na swojej stronie nie zamieszcza składu. A przynajmniej ja nie znalazłem, a szukałem 7,5 minuty. A Google powinno znaleźć to w ułamki sekund, w ułamki sekund. Te chleby zachęcają wręcz do degustacji porównawczej. Ale od którego zacząć? Wieloziarnisty mieszany czy chleb fitness? One są tak do siebie podobne, że nie wiem, od którego zacząć. Co pocznę? Co poczniesz? Co poczniesz? Co poczniesz, Żarłoku? Alfabetycznie to zeżrę. Fitness, czyli jesz i chudniesz. I jesteś fit. Nie musisz nic robić. Odtąd słowo fitness zmienia swoje znaczenie. Idziemy na fitness? Siemię lniane, płatki owsiane, sezam, a w środku słonecznik i jakieś trudne do określenia nasiona, napęczniałe, nie wiem czy to jest gryka, czy to jest soja. Skórka chleba fitness jest taka dosyć gruba, bardzo ciekawy efekt. To jest taka gruba skóra, ale ona nie jest twarda, nie jest przypieczona za mocno, i rzeczywiście daje to swoistą przyjemność. O, widzicie, to są jakieś kurcze blade orzeszki, a nie w środku. No zobaczcie, ja nie wiem, czy wy to widzicie. Ja nie mam bladego pojęcia, czy wy to widzicie, bo ja nie umiem edytować, prawda, i zobaczyć, czy wy to widzicie, nie? Ale to jest klasyka. No ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to czuję. Ni cholery nie mogę rozpoznać, co to jest za nasiono. Soja. Stawiam na tolka sojera. Nie, na tolka banana. Teraz pocznę chleb wieloziarnisty mieszany. Uwaga, poczynam! Zupełnie inna skórka. Od razu czuć więcej soli. Natomiast tutaj skórka jest bliższa takiemu zwykłemu, tradycyjnemu, pszennemu chlebowi. Też są te orzeszki, nie wiem co to jest, no. Nie ma większych różnic pomiędzy tymi chlebami. Jeżeli chciałbym być bardziej fit, to wybrałbym chleb fitness, który pomimo, że jest mniejszy, 300 gram versus 400 gram chleba mieszanego, chleb fitness rzeczywiście jest mniej słony. A jak wiadomo, ten kto chce być fit, chce jeść mniej soli, bo sól jest wszędzie, a wszędzie. Podwyższa ciśnienie. A więc ja bym wybrał chleb fitness także ze względu na efekt tej skórki. No ta skórka jest ciekawsza, jest taka gruba, jest... I ten chleb w przeciwieństwie do chleba z Lidla, który zdegustowałem w poprzednim teście, trzyma się kupy, więc można dać go do zupy. Poważnie. Jeżeli sobie zrobisz z niego grzaneczkę, to on ci się lepiej będzie trzymał w tej zupie. Co ja pocznę teraz z tymi dwoma chlebami? 7 dla wielozbożowego. Osiem dla chleba fitness. Pogoda nie sprzyja degustacjom. No, leje, leje, pada. Więc przynajmniej zdejmę te okulary i pomarzę o słonecznej Italii, jedząc chleb z oliwkami. Zobaczmy, czy ten chleb chociaż nas rozgrzeje. Ciabata to pierwsze skojarzenie, jakie mamy tutaj, czyli
pieprzone, delikatne, takie dmuchane pieczywko. Spokojnie, spokojnie. Musimy dojść do głównej atrakcji, czyli ciemnych, czarnych oliwek. Trzeba powiedzieć, że tych oliwek jest tutaj dużo i one są w dużych częściach. I to jest plus. To nie jest ściema. Chleb z oliwkami i tam jakieś takie farfocle wrzucimy wam. Oj nie. To jest chleb z oliwkami. Aczkolwiek wolałbym to nazywać ciabatą z oliwkami. I ja się pytam, czemu to nie miało wzięcia na półce sklepowej. Stały babcie, oglądały i czatowały, aż wejdzie ten wieloziarnisty mieszany, co tutaj jadłem. Ten ich zupełnie nie interesował. W ogóle no, nikogo nie interesowało oprócz mnie. Promowanie nowych smaków wśród Polaków, bo oliwek, patrzę, jak idę przez Kaufland, to normalnie cała półka, cały regał na całą długość sklepu oliwki leżą przeróżne. Włożą taką oliwkę do ciabaty, nikt nie kupuje. O matko, nikt. A właśnie, jeżeli ktoś nie lubi oliwek, to jest dobry pomysł, żeby poznać nowy smak. Jeszcze więcej mogliby dać tych oliwek i zrobić mieszane, na przykład zielone dać też. To jest dobry pierwszy krok, tak. Tylko broń Boże, nie smarujcie tego masłem, bo jak wy to posmarujecie masłem, to zmiesza wam się smak oliwki z masłem i jest to absurdalne, absurdalne zupełnie. To wy to pokrójcie, zgrillujcie, zróbcie z tego tak zwaną bruschettę. Dajcie nam to pomidorki, nie stać was na pomidorki, to zaoszczędźcie i kupcie sobie oliwę. Na przykład z Oshona taką tutaj. I se polejecie tą oliwką. I ta lejąca ciecz powoduje, że to przez przełyk przechodzi wam jak przez taką zjeżdżalnię. Nie, woda przechodzi, samo, idzie do brzucha. Porządne i mocne 8 na 10. Kupcie to i poczęstujcie wasze babcie. Bo ja widziałem, to one by tak pewnie wolały, nie oliwki, nie, gdzie tam, o jakieś oliwki gorzkie, co to w ogóle panie jest, ja nie lubię oliwek. Bo te babcie, to one zapewne chciałyby taki domowy, swojski, kapuściany. Z kapustką i grzybkami na podwieczorek. Na pewno więcej tutaj kapusty niż grzybów. Przyprawy symboliczne. Największym minusem jest ta nieokreślona, wilgotna część ciasta w środku. Dokładnie widać, jak sok wytapiający się z kapusty, ta woda wnika w ciasto i powoduje, że to jest taki ni zakalec, ni taka gumowata ciasto, ni to wypieczone, ni to surowe. Czemu nie? Czemu nie? No nawet pudliszki nie są w stanie pomóc. Nie są w stanie pomóc nawet pudliszki. Nie, to jest czwórka. Jest mi przykro, bo jestem fanem dobrej kapuchy i grzybów. To jest czwórka, bo ja nawet moim kumplom kapuściarzom, fanom kapuchy dobrej i grzybów, nie poleciłbym tego, no bo zjesz, ale widzisz tutaj od razu, na wierzch, wychodzą te wady, pełno wad tej bułki jest. Ja nie wiem, czy babcie zachwycają się takimi bułeckami, przecież one są mistrzyniami, jeśli idzie o kapustę i grzyby. Dlatego spróbujmy, czy może babcia z dziadkiem zachwyci się bułką mistrzowską, ale zupgrade'owaną na taki sposób bardziej, kurczę blady, zmaściłem tę kwestię, ale zupgrade'owaną w sam raz na deser. Flanda, tak? Że jest jedna szufladka i nie ma przedziałki. I jest, nie wiem, czy to jest bułka mistrzowska, bo obok była bułka ze słonecznikiem. Teraz ja nie wiem, co my jemy.
Tak, tylko po czym my poznajemy, że to jest mistrzowska? No to ja już ci zdradzę, że to nie jest mistrzowska, tylko że to jest... Ze słonecznikiem. To jest ze słonecznikiem. Ale poczekaj, poczekaj jeszcze, poczekaj. Bo my to robimy coś, co się nazywa food upgrading, babcia. No. Czyli znasz to? Wiesz, co to jest food upgrading? Nie. Food upgrading. Ulepszamy jedzenie i my tutaj dajemy na to masełko i na to dajemy miodzik wrzosowo-nawłociowy. I teraz to jest nasz deser. Teraz to jest nasz deser. Czas na deser. Poczęstujemy tego pana za kamerą. No, poczęstujemy. Poczęstujemy na deser. Jedziemy jako całość, oceniamy. Polepszając masełkiem i miodem, to bym powiedziała, że jest pyszne. Jest pyszne, ale to nie jest bułka mistrzowska. To jest bułka ze słonecznikiem. Zdecydowanie. Ja sobie tutaj jeszcze dodatkowo wezmę pięteczkę. I powiem, że ten słonecznik jest taki opieczony troszkę z brzegą. To jest dobry, fajny efekt. Miód też wspaniały, bo miód jest z jesiennego zbioru. A skąd ty to wiesz? To jest z zeszłego roku. No, a jesień to kiedy była? Wrzesień 2015, zobacz. No, no właśnie, jesień. Czy wiosna, to jeszcze to lato? Wiosna to jesień, zima. Ja się nie orientuję. Cztery pory roku są. Ja się nie orientuję. A tym bądź razie, skoro to jest lawendowy, tak? Wrzosowy z nawłociem. Wrzosowy. Wrzosy kwitną zawsze właśnie pod jesień. No ale można by zaliczyć taki koniec lata. Na początek jesieni. Dobra, ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o miodach, tylko o pieczywie, więc twoja ocena? Ja bym nawet dała 10. Dyszkę. O, to jest wysoka. To w tym programie jeszcze takiej oceny nie było. Bardzo dobra. To znaczy, biorąc razem, jako razem, z masłem i z miodem. Ty jesteś fanem słonecznikowego pieczywa. Tak, ale ona tylko jest posypana ziarnem słonecznikowym. No, w środku nie ma, jesteś pewna. No, ja nie spotkałam. Szanowni Państwo, ja pozostawiam tę ocenę bez komentarza. Bułeczka była świeża, ładnie, dobrze wypieczona. Jeszcze do tego przyprawiona masłem, polepszona. Łaciate bodajże. Tak. Bierzesz wodę w górę. Damy ci, żebyś skosztował i powiesz nam, jaka jest twoja ocena. Ile byś wystawił? Dziedzic słonecznika nie poważa, to wiesz. Może ocenić niżej niż ja. Zobaczymy. Pana ocena? 8. 8 zza kamery. Ocena bardziej prawdopodobna. To jest ocena teraz pomiędzy, gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Miłośnikiem słonecznika i nie do końca miłośnikiem tego warzywa jest ocena prawdziwa, kochani. I to tyle na dzisiaj w tym teście, aczkolwiek tutaj jest ciepło, bo dopiero co wróciłem z pola, gdzie kruki i wrony kraczą, a na dworze jest bardzo zimno dzisiaj. Bardzo chlupa, powiem ci, niepogoda. No 6 stopni. Ja bym tu już dłużej został, ale muszę się pożegnać z widzami. Dlatego koniecznie dajcie znać, jak wam te bułki smakowały. Napiszcie w komentarzach, gdzie powinienem się jeszcze wybrać, do którego marketu powinienem jeszcze przyjść i co jeszcze powinienem zdegustować, bo jak nie. To przyjdziemy z tą panią do waszych mieszkań i wyciągniemy wam najlepsze kąski z waszych lodówek. Nie będziemy oszczędzać nic, zjemy to, co najlepsze, a jak zjemy wszystko, to przyjdzie kolej na was. Żarłok TV. Przed spożyciem zapozna się z treścią składu dołączonego do opakowania, bądź skonsultuj się z żarłokiem, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może powodować zgagę lub kata moralnego. Aha, a słuchaj, jeszcze złotówkę potrzebuję na chrupki pomidorowe. Bo mi brakuje. Jeszcze pójdziesz? No, do 10 otwarty. Do 22. Carrefour to... Kaufland.
Do 22, a ja w Kauflandzie chrupki takie pomidorowe muszę mieć. Bo inaczej nie zasnę.